tej konferencji, którą chcemy zorganizować. A później już będzie czas, czas wolny i burza mózgów. No to lecimy. Zaraz sobie tylko tu znajdę ten rzecz. To będzie za krótsze. Poza kamerą. Kurczę, co jest grane? To nie jest ślepia, ja sam jednak. Zapisz. Tam tak, zapisz, tak. I mówi, zapisz. Zawartość. Zapisam zaraz. Zapisz, kopię, nie wiem. Zapisz, dobrze. Ale chcę zrobić jako drugi, jako Bepu, tak? Tak. No to anuluj jeszcze, tam dopisz B, żeby były dwie wersje. Dobra. Ważne zrobić. Konferencja krakowska 2. Dobra, lecimy. Proszę Państwa, to co powiedzieliśmy sobie na początku, Kościół walczy o multiplex, miejsce na multiplexie, a my walczymy o miejsce na mole. Jestem ateistą, takim nie bardzo zateizowanym, ale taki trochę ateistą. No i ale na taki diktum... A do księdza kardynała to poszedł. Także dogaduję się tam, bo uważam, że ten temat wart jest mszy. Tak jak powiedział kiedyś francuski, prawda, król Henryk V, tak? Paryż wart jest mszy. Mówiąc prawdę, to mój oziębły stosunek do religii właśnie brał się stąd, że przy pewnych próbach wejścia na teren właśnie kościoła czynionych przez jakieś 30 lat temu, odeszliśmy z kwitkiem i uprzedzałem mojego szanownego kolegę ze studiów, że będzie trzecim albo czwartym, który będzie próbował z tym tematem na tamten obszar wejść i że szanse są takie, a nie inne. Jak Państwo wiecie, byliśmy tutaj nawet na audiencji, prawda, i kazaliśmy sobie podpisać. Kazaliśmy sobie podpisać pisma, któreśmy tam zanieśli z tego względu, żeby wiedzieli, że możemy smrodu narobić tutaj, jeżeli było. Dobra, teraz tak, przedstawiam Państwu projekt roboczy zrobiony przez doktora Krzysztofa Lachowskiego tej konferencji. Oczywiście tam trochę ja też tam mu pomagałem. Partnerski model stosunku właścicielsko-pracowniczych w świetle taktu mikrofonu. Przedstawienie założeń legislacyjnych spółki właścicielsko-pracowniczej jako cel. Terminu jeszcze nie ma. Tematyka. Projekt roboczy. Otwarcie i powitanie uczestników. Sesja pierwsza. Historyczne i współczesne kierunki zmian ustrojowych w warunkach globalnych, zagrożeń i nieuchronnych przemian cywilizacyjnych. Taki temat. Katastrofa, globalna katastrofa albo alternatywa ekohumanizmu, to będzie, tam się do tego zgłasza, mówi jeszcze, ale profesor Śliwiński. Wskazania społecznej nauki Kościoła z encykliki Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Contessimus Annus w zakresie Unii Kapitału i Pracy dla czasów współczesnych. Chcieliśmy tutaj do tego tematu wziąć kogoś z Kościoła, jakąś miarodajną osobę z Kościoła katolickiego. Może Pani się raz to przeczytać? Przepraszam bardzo. Ten ostatni punkt, który tam był. Aha, to jest wskazania nauki społecznej Kościoła z encyklik Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Centissimus Annus w zakresie Unii Kapitału i Pracy dla czasów współczesnych. Dlatego chcielibyście kogoś wziąć do Kościoła. Dokładnie, bo to są encykliki, których Kościół się wstydzi. A to musi być osoba duchowna? Chcemy. Tak, chcemy. Chcemy.
chcemy, bo my to wiemy wszystko. To są encykliki Jana Pawła II, czy jeszcze wcześniejsze? To jest Leon XIII, XIX wiek, 1891 rok. Następny jest Pius XI. Pius XI, doskonale znający Polskę, w 1931 i kolejna chyba z lat 70. Tak, Jana Pawła II. W stulecie Rerum Novarum. Tak jest. To powiem Państwu jeden taki smaczek, że... Dotyczy spraw gospodarczych. Społeczno-ekonomicznych. Społeczna nauka Kościoła jest tam wyrażana, tak. Natomiast na takim stopniu ogólności, że wymaga ona sprecyzowania w konkretnym ustroju gospodarczym. Tam nie ma wskazań, zapisów, jak to ma być. Tam są zasady. Została wydana wspaniała prasa na bazie encykliki Jana Pawła II przez wrocławskich naukowców pod tytułem Etyka gospodarowania w encyklikach Jana Pawła II. No to jeżeli, ale tematy na razie są w ten sposób zrobione. I to jest tak, no, Lubieszowskie Towarzystwo Rolnicze jako nowatorskie rozwiązanie ustrojowe księdza Stanisława Staszica w świetle aktualnych uwarunkowań. Czyli mamy tutaj lokalny klaster samorządowy. Tak, i chcemy to przedstawić. I też tutaj to, ten Staszic się nie pojawił, że tak powiem, przypadkowo. I to, co powiedział Romuald przed chwilą, encyklika ta Rerum Novarum, prawda, poprzedzała te, no, jakby to powiedzieć, rozwój konstrukcji ekonomicznej. I mamy tak, aktualność myśli wielkich współpracowników encykliki Quadragesimo Anno, Mariana Wierzyńskiego i Oswalda von Niel Breuninga. Czyli w zasadzie ona została skonsumowana, ta encyklika, głównie w prawie niemieckim, w dwóch ustawach, Betriebsverfassung Gesetz i Bestimmung Gesetz. To są te ustawy Niela Breuninga. A to trochę trzy razy tam powiało. Proszę? Czemu? No, jak fon się pojawia, to zaraz się krzyżacki. Ja rozumiem, pojawia. Ale proszę mi to wybaczyć. To są historyczne fakty. No, natomiast Marian Wierzyński był założycielem takiej spółki Gazolina S.A. On był socjalistą i został przez papieża zaproszony jako korektor tej encykliki Quadragesimo Anno, nie? Bo to było dokonanie, które wstrząsnęło wtedy Europą. Najbardziej rewolucyjne w pewnym sensie rozwiązanie, które co dodatkowo uzyskało wyjątkowy sukces ekonomiczny. I tego się nie dało obalić. I później tak Wierzyński, który powinien iść według mnie na ołtarze, prawda, w ogóle jest w Polsce nieznany. Oprócz tego, że przypominamy go na naszych konferencjach, prawda, że to jest świetlana, prawda, to ani się socjalistom, ani komunistom nie podoba, ani się Kościołowi nie podoba, ani się obecnym czasom też nie podoba. Ani kapitałowi się nie podoba, nikomu się nie podoba. Dlatego chcemy tego wielkiego człowieka wydobyć z cieniu historii. Oswald von Niel Breuning jest tutaj. Ja bym tutaj jeszcze dodał, prawda, bo to napisałem, prawda, do autora rzecz, że jeszcze by tutaj Alice Mendarietta Mondariaga trzeba przedstawić, tego księdza, który założył Mondragon w kraju Basków. Kooperatywa zatrudniająca 82 tysiące osób, prawda, mająca 112 miliardów obrotu. Nie, bo tam tak mówił profesor, jak stanął, że tak, że tam takie ten partnerski model stosunków przemysłowych, to może gdzieś malutki, może we dwóch, może tak, trzech. Tak. Pamiętasz tego profesora? Tak. A tu mamy przedsiębiorstwo 82 tysiące ludzi w tym systemie zatrudnionych. No i wyjątkowo prężne gospodarcze. Jest związany tak samo z Wrocławiem, bo Master Cook jest własnością Mondragonu. Wrocławski master. W tej chwili. Padający, czy nie padający, już nie. Ale to jakiś nie jest. Już nie ma tego master cooka. Chyba nie jest to. Może nie ma, no być może. A panie Józefie, a mogę czy nie można by prosić, żeby profesora Romana Rybarskiego jakoś... Ekonomista? Tak, ekonomista, no którego Niemcy zamordowali w KL Auschwitz. Też. Żeby tylko go tutaj też... Jego myśl ekonomiczną... W pewnym sensie z Rybarskim się nie zgadzam. A! Zgadzam się z młodymi narodowcami, z Wasiutyńskim na przykład i tak dalej, z młodymi, bo do nich nawiązuje. Natomiast Rybarski był troszeczkę był, jakby to powiedzieć... W klasycznym nurcie. W klasycznym nurcie.
Ale jednak Polak. Ale liberał. Nikt nie ujmuje. Nikt nie, tak. Dobra, lecimy dalej. Następny temat, kierunki rozwiązań ustrojowych w świetle aktualnych zagrożeń i uwarunkowań społecznych. Nie wiem, kogo tam przepisał do tego, ale taki jest. Sesja druga. Wspólnotowe koncepcje własnościowo-organizacyjne i mechanizmów pieniądza jako fundamenty prospołecznego ustroju, czyli nowe koncepcje rozwiązań mechanizmów pieniężnych i fiskalnych jako wyzwanie wobec zagrożeń globalnych i lokalnych. To by był ten temat, któryśmy tutaj zapoczątkowali, który tak no, pobieżnie przy okazji tylko naświetliliśmy, że niestety tak jest, że liczby nam to pokazują. I później spółka właścicielsko-pracownicza jako organizacyjno-prawna forma uwspólnotowienia własności i pieniądza, założenia przedlegislacyjne. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, nie oczekujmy, że na bazie kodeksu handlowego my zrobimy jakieś przedsiębiorstwo wspólnotowe, czy to w zakresie form zarządzania i w zakresie form własności. Tamto prawo było pisane dla konfliktowego modelu stosunków przemysłowych przez okupanta. Niestety przez rzeszowianina Moryca Alerhanda i on zrobił przedłużenie, prawda, do prawa gospodarczego, czego? Talmudu. I ten talmudyczny duch musimy, prawda, ja wiem, że prawnicy się zachwycają robotą Alerhanda jako kodeksu handlowego. Nie, z kim rozmawiałem z prawników, to dotychczas mi mówił, że to jest majstersztyk legislacyjnej roboty. Tam, gdzie Polak był kompletnie zawyautowany. I kodeks handlowy został wyciągnięty w 80 roku po to, żeby nas tak urządzić, jak nas urządzono. Mówi Pan o kodeksie handlowym sprzed wojny? Przed wojny. Tak jest mój stosunek. Nie wszyscy muszą to podzielać. A jaki jest Pana stosunek do Konstytucji z 1935? Tak. Jaki stosunek? Proszę. Jaki stosunek jest Pana do Konstytucji z 1935 roku? Bo ona nadal obowiązuje. Taki jaki do samochodu, pierwszego samochodu, którym jeździłem. Nie, rozumiemy? Rozumiemy. Inne czasy, inne problemy. Nie, no przed chwilą byliśmy w 19. Lecimy dalej, bo ja chcę Państwu naprawdę oddać głos. Następny temat, klasyczna spółdzielczość w Polsce, a rozwiązania organizacyjno-własnościowe baskijskiego Mondragonu. To chyba właśnie ten, jak się nazywa? Krzysztof, bo nie chcą z tym wyjść. Doświadczenia praktyczne funkcjonowania akcjonariatu pracowniczego na przykładzie spółki właścicielsko-pracowniczej Gazolina S.A. z Bolesławia. To by były te tematy, które chcemy zrobić w otoczeniu sakrum i profanum. Może nawet będzie niezły sponsor. No, to teraz możemy pomyśleć Rothschildbank. To ja oddaję już Państwu przykład. A to byłby bomba, no nie? Ja oddaję Państwu głos. Jeszcze lepszy byłby IP Morgan. Co się dorobił na KL Auschwitz. No proszę. To ja ma, tak. Dobra. Tak, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co zrobił. Kto prowadzi? Prowadzisz. Ja? Nie, no to proszę, bo...